Siemko, powiem Kasia, czyli Tomasz, to witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecrafta, oczywiście też odcinek, gdzie będziemy grać w Bedwars na serwerze hypixel.net. Więc zagramy sobie Bedwars solo. Dobra, już powinno być wszystko ok. Wszystko się nagrywa, tak, nagrywa się. Poczekamy sobie jeszcze na parę graczy. Parę players i się za chwilę już zacznie runda. Dobra. Już kiedyś grałem, no kto by nie grał nigdy w Bedwarsy. Więc może nam się nawet uda tutaj jakiegoś wina. I proszę nie hejtujcie mnie, że jestem słaby w PvP, po prostu jestem słaby. Jeden i od razu sobie biegnę tu. Moja taktyka to jest jak najszybsze obudowanie łóżka byle czym, żeby później od razu zacząć podjeżdżać. I ja robię mega dużo warstw. Po 3 warstwy z każdej strony robię. No już się ktoś buduje, no co to jest? A nie, to łóżko. Dobra, to będzie szybkie zbudowanie tego łóżka. Odrobię sobie parę staków, weźmiemy. Dobra. No już się... Już się chłop do mnie buduje, więc ja mu odpowiem szybkim fireballem. Szybki fireball. Gdzie ten typ jest teraz? No i żegnaj ziom. Zabrałem mu trochę czasu, jeszcze mam trochę czasu, żeby się przygotować do ostatecznej rozprawy z nim. Więc sobie kupię od razu to. Jabłuszko. Też nie, TNT. TNT biorę do ręki. Chłop się do mnie... No tak to nie może być, tak to nie może być. Wiem, że to tutaj się mega dużo traci bloków, ale ja tak buduję, bo według mnie tak jest najszybciej. No chodź, 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 no. O-o! To nie było... To było nieprzemyślane trochę. Ale chociaż zrzuciłem typa i już nie będzie mi chyba tutaj poskakiwać. Chociaż tyle osiągnąłem. Teraz sobie szybko biorę fireballa. Kupuję kamienny miecz. I... TNT. Dobra. A. No cóż. To było bardzo nieprzemyślane. I teraz się taki most pomiędzy nami zrobił, więc jest kiepsko.
chociaż nie ma już łóżka tutaj. No nie, tak to... O nie, teraz mamy przejście do siebie. No nie, przejście do siebie, to jest najgorsze jednak. To teraz ja od razu biorę Fireballa. I niszczę. Niszczę to przejście. Final kill, no. To było proste wyeliminowania. Ich akurat to było chyba najprostsze zadanie świata. Mogę sobie kupić bardzo dużo. No już próbowała jakieś manewry, żeby mi tutaj jakoś próbować pokonać, ale nie tak łatwo było. I już po niej po prostu było. Nie no, nie, zrobienie fireball jumpa to jest za wielkie ryzyko w tej chwili. Ja się będę bronić. I co jakiś czas będę wchodzić do bazy, żeby sobie zbierać rzeczy. Znowu sobie wezmę fireballa. Zaraz. Czy tutaj ktoś jest? Chyba nie. No tutaj to faktycznie to nie był najmądrzejszy pomysł tej osoby, żeby mnie tak najeżdżać. No, nie trzymałem shifta. No cóż, tak też może się stać, to po prostu było takie XD i to było mega słabe. Muszę sobie znowu się zbroić jakoś tutaj. Dobra, nie mogę tak spoczywać na laurach, bo tam już są jakieś ziomale, za chwilę będą mnie już atakować. Na szczęście jestem na totalnym odludziu, obok mnie są tylko biali, a już ci biali mają do dwóch baz tak serio dojścia. Ale ci biali się po prostu, no ta biała się po prostu budowała tylko do mnie, nie wiem dlaczego. Tutaj się trzeba podbudować do nich. Zaraz, jak się tutaj do nich podbudować tak, żeby oni mnie tak za bardzo nie zniszczyli. Chyba wystarczy po prostu się tak budować do przodu. Potem... Oni już są wyeliminowani z tego, co widzę. Więc myślę, że mądrzejszym sposobem by było pójść jeszcze tam do żółtych. No, zaraz, już do nich idziemy. Już jest tak serio po nich, po tych żółtych, no bo... Wiem, że ja nie mam żadnych takich super broni jakichś, ale tu chodzi o
myślenia. Nie mają łóżka? Nie, oni nie mają chyba łóżka już. Oni jeszcze mają łóżko. Oni jeszcze mają łóżko. To szybko idziemy po TNT. To nie ci, to nie są Aqua, to są Blue. I Blue jeszcze żyją. Po TNT szybko kupię sobie. I Firebola. Nie, najpierw sobie kupię. 15 gold, TNT. I Fireball. I dużo wełny. I teraz biegniemy tam już. Wiem, że byłem w bazie. Nie, nie mieli. Co? Oni jednak nie mieli już łóżka. Nie wiem, dlaczego to było tak obudowane. A może, żeby właśnie zmylić? O-o! Słyszę kogoś kroki. To mi się wydaje, że to jest źle. Że słyszę kogoś kroki za mną. Ale na szczęście nie widzę nikogo w mojej bazie. Ale za chwilę już pewnie tam będzie masa osób. Bo jednak jeszcze trzy drużyny zostały. W tym jedna tamta, co przed chwilą tam poszedłem, żeby im zniszczyć łóżka, się okazało. Że jednak tam już nie ma łóżka. Więc myślę, że możemy sobie teraz kupić Iron Sword. I masę TNT po prostu. I jeszcze dużo wełny. Czarni już nie żyją. O, i akurat są to drużyny, które są bardzo daleko ode mnie. Dobra. Na diamentach chyba nikogo nie ma. No, tutaj jest taki stres po prostu, że albo spadniesz, albo się... Albo ktoś się po prostu zaatakuje, albo ktoś ci firebola tak szczeli i spadniesz. To jest mega, mega stres. Już lecę tam z TNT. Aha, zapomniałem, że już nie mam tych itemów. Ale szybko sobie kupię te itemy. TNT i tyle. TNT już nie potrzebuje żadnych innych itemów, tylko TNT. Jeszcze dwie drużyny zostały. O-o! Co to jest? O-ou, o-ou! Mam problem i to wielki. No nie. No to... Żegnaj, świecie. On miał i tak łóżko, no... Kiepsko. Chociaż nie, on chyba nie miał łóżka, no nie wiem.
było bardzo trudne. Ale też to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych filmach. Haha, nabraliście się chyba. Oczywiście, że to nie jest jeszcze koniec odcinka. Teraz sobie zagramy coś takiego jak Bold Battle. I zobaczymy, czy jestem dobry w budowaniu. Wydaje mi się, że nie. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy. Information, you can ask. Dobra, już totalnie wiem, o co chodzi tutaj. Tutaj można sobie zmieniać podłogi i inne tam robić. Magia, Bernia. Tron, please. Nie tron. Nie. Castle, co? I nie, w sumie to będzie mega łatwe. Cobblestone bierzemy. I teraz tak. Bierzemy na... Robimy tak. Dobra. I mamy na to tylko 4,5 minuty. I teraz zrobimy taką wieżę. Więc może sobie tutaj przesuniemy to bardziej, żeby było nachodziło tak. Wiem, że nie musimy od środka tego robić, ale żeby było tak bardziej ładnie, jakby ktoś stwierdził, że on sobie wleci. I teraz taką szybę tutaj zrobimy. Szyby. Glass pane, szyba. Teraz sobie zrobimy jeszcze tak. Chociaż lepiej było, gdyby to było lustro. Lustrowa. Dobra, nieważne. Chyba wszyscy wiedzą, o co mi chodzi po prostu. Black. Teraz zrobimy tak i z takiego czarnej wełny sobie zrobimy tak. Chodzi o to, żeby to było symboliczne, a nie żeby... Żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. No 2 minuty tylko! I teraz tak. 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 I tak. No, myślę, że... Może być. Nie, że jest jakiś super, ale... No chyba może... Nie, dobra. Bardziej wezmę... Fens. Tylko szkoda, że tu nie ma kamiennych płotów. Bo by się przydał taki. To jest taka wieża strażnicza trochę. Myślę, że tutaj możemy sobie to obudować pięknie. I to musi być jakieś takie sztos, ale nie wiem, czy nam wyjdzie, bo mamy tylko minutkę. Bardziej wygląda jak ogrodzenie jakiejś wieży po prostu. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle jak wieża wygląda. Nie, to nie wygląda jak wieża. Ale liczą się dobre chęci.
A niektórzy takie budowle budują w tym. Serio, jak za chwilę to zobaczycie, to pękniecie po prostu z podziwu, bo... No cóż. Nie, to jest totalna kupa, ta praca. No, dobra. Okej. Chociaż to jest takie... To jest 2D, no dobra, bo to jest 2D. Co to jest? Super pup. Nie wiem, co to jest w ogóle. Co? Okej. Serio, mega ładne. Co tu robią szkielety? Co to jest? Dobra, okej, okej, okej. Okej, okej, fajne, fajne. Dobra. Zobaczmy, co nam dadzą. Czwarte miejsce! To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!